Wyznacz 60 wyraz ciągu arytmetycznego, w którym a1 równa się 4 i r równa się -1. W jaki sposób najszybciej rozwiązać to zadanie? Nie będziemy liczyć po kolei wszystkich wyrazów do 60, bo będzie ich za dużo. Wiemy, że dzięki wzorowi ogólnemu możemy obliczyć wartość dowolnego wyrazu, znając jego pozycję. Obydwie wartości a1 i r są podane w treści zadania. Wstawiamy zatem w miejsce a1 liczbę 4, a w miejsce r liczbę –1. Otrzymujemy a n równa się 4 dodać w nawiasie n – 1, zamykamy nawias, razy –1. Skoro mamy policzyć 60 wyraz, to znaczy, że nasze n równa się 60. Wstawmy zatem we wzorze w miejsce litery n liczbę 60 i obliczmy. A60 równa się 4? Minus w nawiasie 60 minus 1. Współczynnik minus 1, przez który mnożymy nawias, nie zmienia jego wartości, a jedynie jego znak, dlatego przed nawiasem jest minus. A60 równa się zatem 4 minus 59, a to wynosi minus 55. Możemy już udzielić odpowiedzi. A60 równa się minus 55. Przejdźmy do kolejnego zadania. Pierwszym wyrazem ciągu Bn jest liczba 20. Różnica ciągu wynosi minus 8. Zapisz wzór ogólny tego ciągu oraz oblicz B15, B31 i B1001. Rozwiąż to zadanie samodzielnie. Aby zapisać wzór ogólny ciągu arytmetycznego, potrzebujemy pierwszego wyrazu i różnicy, a te są podane w treści zadania. Wzór ogólny ciągu bn to b1, czyli 20 dodać n-1 w nawiasie, razy r, czyli minus 8. Aby obliczyć 15 wyraz ciągu, w miejsce litery n we wzorze ogólnym wstawiamy liczbę 15. Otrzymujemy b15 równa się 20 dodać w nawiasie 15-1, zamykamy nawias, razy minus 8, a to po wykonaniu obliczeń daje nam minus 92. Podobnie. B31 równa się 20 dodać. W nawiasie 31 minus 1 zamykamy nawias razy minus 8 i to po wykonaniu obliczeń wynosi minus 220. B1001 równa się 20 dodać. W nawiasie 1001 minus 1 zamykamy nawias razy minus 8 i to po wykonaniu obliczeń daje nam minus 7980. Możemy zatem podać odpowiedź b15 równa się minus –92, b31 równa się minus –220 i b1001 równa się minus –7980. Przejdźmy do ostatniego zadania. W ciągu arytmetycznym Cn różnica wynosi 2, a wartość C20 to 17. Ile wynosi pierwszy wyraz tego ciągu? Możemy policzyć to na dwa sposoby. Znamy wyraz 20. Skoro różnica to 2, wyraz 20 jest o 2 większy od 19. Inaczej mówiąc, wyraz 19 jest o 2 mniejszy od 20, a 18 o 2 mniejszy od 19. Aby dojść do pierwszego wyrazu, musielibyśmy trochę się naodejmować. Dużo liczenia, prawda? Chcąc zaoszczędzić czas, przeczytajmy jeszcze raz, co wiemy o tym ciągu. Jego 20 wyraz ma wartość 17. 20 to numer wyrazu ciągu, czyli n równa się 20. Może więc do obliczeń da się wykorzystać jakoś wzór ogólny ciągu arytmetycznego. Zapiszmy go. Cn równa się c1 dodać. W nawiasie n-1 zamykamy nawias razy r. Teraz spróbujmy wstawić do niego znane dane z treści zadania. r to 2. 20 wyraz ciągu to 17. Zatem dla n równego 20 formuła przyjmie wartość 17. W miejsce cn wstawmy zatem 17, a w miejsce n liczbę 20. Co otrzymaliśmy? 17 równa się c1, dodać w nawiasie 20 minus 1, zamykamy nawias, razy 2. Mamy tutaj równanie z niewiadomą c1. Rozwiąż je samodzielnie. 20 odjąć 1 to 19, a 19 razy 2 to 38. Otrzymujemy 17 równa się c1 dodać 38. Odejmując od obu stron równania liczbę 38, otrzymujemy c1 równa się 17 minus 38, a to równa się minus 21. Możemy już zapisać odpowiedź. c1 równa się minus 21. Tyle wynosi pierwszy wyraz. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje!